Ho, Wiedźmin! Wreszcie jakiś poważny klient. Mówcie, czego wam trzeba. Kapryfolium, płatków Ginati. Jaki dzień interes? Pieniądze dobre, ale między nami mówiąc, usknąć z nudów można. Klienci chcą ciągle tego samego. Mężczyźni wody brzozowej, a kobiety takich perfum, jakich w danym sezonie używa księżna Anarietta. Nawet nie muszą się odzywać. Żeby ktoś mi tak zlecił uważenie trucizny. Ech. No i tym pozytywnym akcentem, no, ma ambicje facet. Wzmacnia, a wino usypia. Wniosek z tego, wino wzmacnia. Żeby jeszcze Witaj, dzielny bohaterze. Nazywam się Rafael de Surman. Jestem książęcym kamerariusem. Witaj, jestem Geralt. Co tu robisz? Płacę błędnym rycerzom. Za co? Nasi rycerze błądzą po gościńcach, chroniąc tu są przed bandytami i potworami. Szlachetne to i sprawiedliwe, by za swe trudy otrzymywali godziwą zapłatę. Jeśli i wam, ser, uda się rozbić Hanzę, uratować któregoś z braci rycerzy lub odbić z rąk zbójców porwanego kupca, wróćcie do mnie, a otrzymacie zapłatę. Jestem ciekawy. Skąd się biorą fundusze na te wypłaty? Z książęcego skarbca. Jaśnie oświecona Anna Henrietta wysoko ceni sobie odwagę i bezinteresowność. To z jej polecenia każdy błędny rycerz może otrzymać ode mnie wynagrodzenie. Przepraszam. Finansowe zadośćuczynienie za poświęcenie w obronie bezpieczeństwa wewnętrznego księstwa. Wynagrodzenie, no właśnie. No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. I mamy 15 zadań. Które ja oczywiście powolutku zrobię. Bo się... To ja chyba zrobię od razu, bo to jest genialne. Gdzie on tu jest? Tu. Hola, hola. Na razie zbieram. Zadanie jest tyle tutaj, że no na razie zbieram to co się da. Z zamiarem chwilowego zastanowienia się co przez żadne czego prowadzi. Zamiarem no zastanowienia się co zrobić najpierw. O, tutaj czeka na mnie też za... Gdzie on tu jest? Zaraz mu zupełnie jatkiem wyzwanie. Źle poszłam. Do mnie, ludziska, do mnie! Źle poszłam, tutaj jest. Jest drugi płat, też niedaleko. Zdrawko, Fertner. Witaj. Wiedźmin ze szkoły Wilka w Toussaint. O, witaj. Jestem Zdrawko Fertner. Geralt z Rivi. Skąd ten entuzjazm? Masz dla mnie zlecenie? Nie chodzi o łowy na potwora, ale na pewno będziesz zainteresowany. Jestem zbrojmistrzem i od lat na próżno poszukuję arcymistrzowskich schematów zbroi wiedźmińskich. Słyszałem o nich. Wiem też, że są bardzo rzadkie. Szczęśliwie odkryłem, że ich właściciele zawędrowali w końcu do Toussaint. I wiem nawet, gdzie ich szukać. Potrzebuję tylko wspólnika, który pomoże mi je odzyskać. Skoro wiesz, gdzie są, to czemu sami ich nie odszukasz? Nie jestem typem awanturnika. Z całym szacunkiem. Zresztą, kto za mnie będzie obsługiwał klientów, jeśli wyruszę na wyprawę? Nie. Wolę to zostawić w rękach kogoś, kto się zna na takich rzeczach. Dostarcz mi schematy, a ja wykonam dla ciebie, co tylko będziesz chciał.
Ciekawe. Jak to możliwe, że schematy są akurat w Tucson? Tutaj rezydował nieżyjący już legendarny elfi mistrz płatnerstwa Tien Sail. Wiedźmini z całego świata zjeżdżali do niego tylko po to, żeby wykonał dla nich zbroję. Słyszałem o nim. Ponoć był najlepszy. Dlatego liczył sobie słono za usługi. Wiedźmini imali się najtrudniejszych zleceń, żeby móc mu zapłacić. Niektórym się nie powiodło i zginęli, a przywiezione przez nich schematy nadal powinny leżeć tam, gdzie ich szczątki. Rozumiem pomysł na zdobycie schematów. Tylko skąd wiadomo, gdzie szukać tych szczątków? Tak się składa, że Tien Sail był moim nauczycielem. Wszystkie historie o zaginionych wiedźminach znam z pierwszej ręki. To, czego się dowiedziałem, ostatecznie zniechęciło mnie do szukania samemu. Zawrzyjmy umowę. Powiem wszystko, co wiem, a ty poszukasz schematów i w zamian pozwolisz mi sporządzić ich kopię. Jak to się stało, że elfi mistrz wziął człowieka na czeladnika? Gdy byłem jeszcze smarkaczem, to pomagałem przy płatnerstwie mojemu ojcu. Mistrz Tien Sail zobaczył kiedyś moją robotę. Był pod wrażeniem, więc zaproponował, że weźmie mnie na czeladnika. Dopiero teraz rozumiem, jaki spotkał mnie zaszczyt. Wiele lat później mistrz zginął z ręki racistów. Chociaż nauczył mnie wszystkiego, to nie zdążyłem pod jego okiem przejść egzaminu i samemu zostać arcymistrzem. Dzisiaj wiem, że w tym fachu nie mam sobie równych. Jednak dopóki nie wykonam arcymistrzowskiej wiedźmińskiej zbroi, nie będę miał pewności, czy doścignąłem nauczyciela. Tien Sail to noczą paluchy też w zbroi kruka, tak? Którą możemy zbierać w pierwszym Wiedźminie. Gdzie mam szukać tych schematów? Wiem o 5 zaginionych Wiedźminach. Każdy był z innej szkoły. Wilka, gryfa, kota, niedźwiedzia oraz Manticore. Od którego mam zacząć? Po kolei. Opowiedz mi o Wiedźminie ze szkoły Wilka. Nazywał się Adon. Dobrze go pamiętam. Mistrz go polubił i pomógł mu znaleźć niebezpieczne, ale dobrze płatne zlecenie. Kilka lat temu Toussaint odwiedziła wyprawa archeologiczna z Castel Gropin. Wypytywali mojego mistrza o elfie ruiny Ternes. Mistrz zdradził im, gdzie to jest, ale przestrzegł ich przed czającym się niebezpieczeństwem i polecił im Adona jako ochroniarza. A konkretnie o jakich niebezpieczeństwach była mowa? Legenda mówi, że w podziemiach Termes krążą upiory. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale po uczonych i po Wiedźminie ślad zaginął. Czy możesz mi powiedzieć o Wiedźminie ze szkoły Gryfa? No, to było ze 200 lat temu. Ale mój mistrz dobrze go pamiętał. Tamten Wiedźmin był dziwny. Nie był wyprany z emocji jak inni. Twierdził, że przyjął jakieś zlecenie w forcie Usar i chciał się dozbroić. Miał ze sobą schematy, wpłacił zaliczkę, ale nigdy już się nie pokazał. Ponoć pewnej nocy wyjechał z fortu, gdzie się zatrzymał i już nigdy nie wrócił. Wiadomo, gdzie się udał? Nie, ale odjechał w pośpiechu, więc może zostawił coś po sobie. Warto poszukać w Usar, mimo że teraz to już tylko ruiny. Porozmawiajmy o Wiedźminie ze szkoły Koty. Jakiś rok temu Bartolome de Lonai, książęcy płatnerz, poprosił mnie, bym potwierdził autentyczność wysłanego mu wiedźmińskiego schematu. Pracował nad nowym uzbrojeniem dla książęcej gwardii i jakiś wiedźmin ze szkoły Kota chciał mu sprzedać receptury na wykonanie pełnego rynsztunu, które byłyby bardzo pomocne. I to rzeczywiście był wiedźmiński schemat? Jesteś pewien? No, ponad wszelką wątpliwość.
No szkoda, że Delonay nie pozwolił mi go skopiować. Był cały roztrzęsiony. Bał się, że Wiedźmin może go po prostu zabić dla pieniędzy. Zresztą, może miał rację. Wkrótce potem po Delonayu zaginął wszelki ślad. Poszukałbym wskazówek w jego dawnym domu, ale posiadłość popadła w ruinę i teraz jest tam zbyt niebezpiecznie. Opowiedz mi więcej o Wiedźminie ze Szkoły Niedźwiedzia. O Wiedźminie? To było krótko po tym, jak mistrz Tien Sail przyjął mnie do terminu. Pamiętam wielkiego Wiedźmina z medalionem o kształcie łba niedźwiedzia, który targował się jak przekupka. Wiedźmini z zasady nigdy nie śmierdzą groszem. A tamten też bogaty nie był. W każdym razie Wiedźmin przyjął zlecenie na wykonanie zadania w winnicy Tufo, gdzie zawalił się budynek. Obiecał dostarczyć pieniądze po wykonaniu zlecenia. Czas mijał, a niedźwiedź nie wracał. Mistrz wysłał mnie do Tufo, żebym zasięgnął języka i okazało się, że Wiedźmin przyjął zlecenie, a wkrótce potem zniknął. Tyle wiem. Pamiętam, że ja na te schematy zbroi niedźwiedzie przy pierwszym graniu trafiłam praktycznie przez przypadek właśnie, bo w Tufo też będzie zlecenie do wykonania, no i to było... no znalazłam po prostu, tak? Szkoła Manticore. Niewiele wiem na jej temat. Choć dawno temu nosiłem wykonany tam pancerz. Mistrz twierdził, że Manticora ma swoją warownię na Dalekim Wschodzie. Jakieś 100 lat temu przybył stamtąd niejaki Merten. Zrobił na moim mistrzu złe wrażenie. Śmierdział jak krasnoludzka gorzelnia i ponoć strasznie się awanturował. Tien Sei zamknął mu drzwi przed nosem i powiedział, żeby wrócił jak wytrzeźwieje, bo z pijakami gadać nie będzie. Wiedźmin jednak nigdy nie wrócił. Podobno wdał się w jakąś pijacką burdę z gwardią książęcą i został aresztowany. Więzienie Bastuan, w którym go osadzili, jest już od lat w ruinie. Ale może tam warto zacząć poszukiwania. No, także mamy znowu 5 poszukiwań. Manticora to jest przy pierwszym przejściu właśnie chodziłam w zbroi Manticore, bo z tych wszystkich 5 ona właściwie była najtańsza. Też miała swoje tam zalety. No i też było, to było ładne nawiązanie też do pierwszej gry, bo Geralta wprawdzie w samej grze jako takiej w tej zbroi nie chodził, ale w różnych cutscenkach akurat taka dokładnie zbroja się pojawiała. Także no, będę zbierać wszystko. Tutaj jeszcze z nim chwilę pogadam i później zastanowimy się, co dalej. Że to jego księżna wyzwała. Tutaj się kręcimy, albowiem tu jest początek po prostu przegenia. No właśnie. Przegenialnego questa. Mistrzu Wiedźminie, jak to dobrze, że na ciebie wpadłem. Masz do mnie sprawę? Jakieś nowe zlecenie? Zlecenie to już było. Nie pamiętasz, mistrzu? Kilka lat temu, podczas twojej poprzedniej wizyty w Bokler. Byłem wtedy trochę spłukany. Przypominasz sobie? Obiecałem, że spłacę wszystko co do grosza. Coś sobie przypominam. Niestety, zanim się rozliczyliśmy, pojechałeś w dalszą drogę. Ale odłożyłem twoje pieniądze i założyłem ci lokatę. Zaraz. Jaką lokatę? Oszczędnościową. W banku Cianfanelli. Zgłoś się do nich, a na pewno wypłacą pieniądze. Pewnie czeka tam już niemała sumka. Dzięki. Chętnie się tam przejdę. Podatki, sraty. Trzeba będzie zajrzeć do tego banku. To jest absolutnie
absolutnie genialne, bardzo, bardzo życiowe. Więc no, ja nie daruję. I musimy to zrobić. Jest już, jest jeszcze otwarte? Jest otwarte. Tak? Mogę jakoś pomóc? Pieniądze. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. Trochę kasy mi się dostało. Dobra, i teraz zaczynamy. To był jedyny mam raz, kiedy... konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivii. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. To była jedyna okazja, w której można było wypłacić... wymienić gotówkę. Tak niestety trzeba się zawsze kopsnąć do Nowigradu. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. I zaczynamy. No dobrze. Gdzie to okienko numer 1? Szuka A38. A to dobre. Aha. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. Z szacunkiem. A nie wie pani, gdzie mogę je dostać? Niech pomyślę. Może na piętrze, w ewidencji, albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. Z szacunkiem. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz bank. No. Przepraszam, muszę przejść. Pan tu nie stał! Gdzie? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne. Wrócę z formularzem 202. Gdzie się pycha? Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Nic mnie nie obchodzi twoja kolejka. Co za chamstwo! Nie będę tego tolerował! Zaraz cię nauczę kultury! Spróbuj tylko.
Hola, panowie. Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. Wiedźmina będziesz prowokował. Wszyscy to znają. Nie ma bezpiecznego miejsca, nie znalazłam. O nie. Gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum to może być trop. Ciekawe, skąd miała tyle pieniędzy. Tam, też kiedyś zawędrowałem do archiwum. Że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer jeden. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Celinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest. Mówi się jak do człowieka, to nie rozumie. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Przerwa, rzecz święta. Trzeba czekać, co? Przerwę mają. A tak z ciekawości, kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? Widzę, że dobrze znasz to miejsce. Pewnie załatwiłeś tutaj niejedną sprawę. A owszem, proszę kolegi, owszem. To i owo udało mi się ugrać. Ach, no bo widzi kolega, trzeba mieć na to dobry sposób. Bez dobrego sposobu ani róż. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej. Nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. No, a jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumy, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. Powodzenia, kolego.
Nie widzisz, szanowny? Pracuje się. Opcjonalnie. Kup prezent dla urzędniczki. Z tego co wiem, tak, ja miałam nawet kwiaty. Ale je opchnęłam. Przystojny ten wiedźmin. O, wracamy do alchemika. Witam ponownie. Pokaż, co tam masz na stanie. Chociaż może perfumy też kupię w razie czego. Może się przydadzą. Muszę się już... Ciekawe, czy mi nie zamkną tego banku w międzyczasie. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Geralt z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Przyniosłem pani kwiaty w podziękowaniu za pomoc w mojej sprawie. Ale ja... nie powinnam... naprawdę dla mnie? Ich kolor pasuje do pani oczu. Szanowny, to jest czaruś. Niech szanowny do chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Jakie to życiowe. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę. Serdeczności, mistrzu Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty. Ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem. Zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Cianfanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Więc
Wezwanie od Jaśnie Oświeconej? Mhm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Zawsze. Jak tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? He? Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej. Pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza tu są nie wie, jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessure. To i ludzie wstydzą się kupować. Tak, o co chodzi? Wszystko w porządku? Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. Gianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Gianfanelli. Śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Tydzień. Ja ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za 7 dni. Mhm. Do zobaczenia. Aż sobie muszę powtórzyć ty. Ależ... Muszę sobie chyba przeczytać jeszcze raz te tusonskie przygody Geralta. I mamy oczywiście kolejne zadanie. Zadanie poboczne. Toż ja chciałam. Gdzie on jest? Wiele o was mówią, Wiedźminie. A jeszcze więcej za w dupę. Rozejść się! Prezentacja pomnika Reginaldo Dobry zostaje zawieszona. Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana. Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierżę. Mówię chyba wyraźnie. Nie ma dziś pokazu. Poczekaj. Ty jesteś ten słynny Wiedźmin, Geralt z Rivi? Chyba mam dla ciebie robotę. Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? No dalej. Opowiadaj, co z tą rzeźbą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. Kolejny super... Super quest. Króciutki, ale... No, i co powiesz? Oto i on. Nasza duma. Reginald Dobry. Niezrównany kochanek,
niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuoz gry na harfie. Wirtuoz, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć, ukradli mu jaja. Zaraz. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconych biletów, oczywiście. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja. Zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym Reginaldzie. Długo by gadać. Według legendy razem z architektem Faramondem projektował Beauclerc. Robi wrażenie. A konkretnie to precyzyjnie zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochanków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieć zabijać rywali w pojedynkach. Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakieś ślady. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclerc na nich wisi. Uda się, musi się udać. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Tam coś czerwonego. Zaschnięta plamka krwi. Spokojnie, spokojnie. Ktoś się dziam... cały i zdrowy. Aha. Ktoś bardzo kocha swoją pracę. Jest i narzędzie zbrodni. Diamentowy brzeszczot. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Krat strasznie nie lubi schodów. A już zwłaszcza biegania po nich. Butla wina na dwóch to jest dobra, jak jeden... Co to kraj radosny... Podoba ci się tutaj? Pozory mylą, Wiedźminie. Strzeż. Ale krąży. Zapach prowadzi do tych drzwi. Widzę, że przeszkadza. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, potknąłem się. A ona już tam leżała. To nie on. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż.
Że co? Nie? Nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezwę straż. Uspokój się. Chcę tylko porozmawiać. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy, mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja wszystko wyjaśnię. To... Rosalinda? Wiem, że tam jesteś. Ty i ten twój gach. No nie, jeszcze on. To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parchu. Stawaj do walki, ty. Zaraz, co tu się dzieje? Rosalinda. Jednego jeszcze mi ci wypatrzył. Ale dwóch? Zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja... Nic tu po mnie. Nie wiem, kim jesteś. Ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki za ratunek. A teraz może porozmawiamy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę. Zostaw nas sam. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz. One naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już 3 razy. 3 razy? Robi wrażenie. No nie? W moim wieku to więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mi jaja. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. Może mogę ci je, powiedzmy, pożyczyć na jeszcze jeden dzień. Co ty na to? Jeden dzień to co najmniej kolejne 3 razy. Umowa stoi. Dobra, mamy tu coś szybkiego? Dobra, kończymy. Dalej mam kaca. Kończymy sprawę z jajami bohatera narodowego. Zachować spokój, burt nie wszczynać.
wróciłem. Cii, nie tak głośno. Obudzisz ją i znowu będzie chciała. Kogo budzę? Rosalindę? Nie. Luizę, jej kuzynkę. Ona ma niewyczerpany apetyt. A ja już nie mogę. No co z tego, że głowa chce, jak ciało już nie daje rady. Ostatnim razem to myślałem, że serce nie wyskoczy. Masz, weź te jądra i niech Lebioda macie w opiece. Będzie ci to potrzebne. Dobra, trzeba zwrócić jaja. Zachować spokój, burt nie wszczynać. Swoją drogą to zadanie. Ładna melodia. Ten dodatek jako taki, on nie jest, jeżeli chodzi o fabułę, główny wątek, nie jest jakiś dużo dłuższy, jeżeli w ogóle, od Serc z kamienia. Ale to, że on jest taki długi, właściwie no, nagrody zbierał jak samodzielna gra, z tego co wiem, no to te zadania poboczne głównie to robią. No jest tego mnóstwo, jest mnóstwo do zrobienia. I jak? Udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę, odzyskałem je. Niech mnie Lebioda uściśnie, to naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. Wpadnij też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Nie stracę. O, posiadam cnotę honoru. Bardzo miło, bardzo mnie to cieszy. Patrz ta, jaki Geralt honorowy. No, waleczności, okazji do okazji... no. Okazji do udowadniania waleczności, to będę miała akurat mnóstwo. Reginald Dobry powrócił! Nie możecie tego przegapić! Bilety tylko u mnie! O, co mi się za premia pokazała? Pogłaskaj go! Moc Reginalda! Jeden cwaniak to się podawał za medyka i każdemu... Chyba żartuj! Tego chłopa mam kazał głaskać? Podczas oględzin nawet się co tylko po co? A znajomego byś pogłaskał? Zajęta jestem. Jestem ciekawa, pewnie co? Jakiś dom uciech trzeba znaleźć, tak? Moc Reginalda. Ciekawe, co to robi. No cóż, no. No, to by było na tyle, jeżeli chodzi o... jaja Reginalda.